Panie marszałku, Wysoka Izbo, muszę przyznać za wczorajszym klasykiem, że ja mimo wszystko jestem zaskoczony. Bo miała być bomba, miały być zarzuty, miały być pytania o jakieś prorosyjskie wpływy w naszym rządzie, a nie było nic. Nie było po prostu nic. To było żenujące, panie pośle Budka. Żenujące. Pan poseł Budka zaczął w ten sposób. Zacznijmy od początku. Tylko początek się panu pomylił. Otóż nie 2015. Zacznijmy od 2007 roku. 2007 rok i 2008 to już były lata. Kilka lat po tym, jak Putin zaczął mordować, najeżdżać, prowadził działalność ludobójczą, okradał, wszystko to wiedzieliście. Kto z tej mównicy mówił, chcemy współpracować z Rosją taką, jaka ona jest? Kto? Donald Tusk. Kto się ściskał z Putinem na molo w Sopocie? Donald Tusk. Kto podzielił wizyty w Smoleńsku i doprowadził politycznie do katastrofy? Donald Tusk. Kto był kapciowym Merkel i budował Putina politycznie razem z Merkel? Donald Tusk. To wy jesteście prorosyjscy. Polacy wiedzą, że najbardziej prorosyjskim premierem po 1989 roku był Donald Tusk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Proszę.